Witajcie kochani, dzisiaj jakże istotny temat body shamingu u facetów i to w sumie przez facetów, do facetów i przez kobiety. Czyli sytuacja w ogóle niedorzeczna. Ja przez większość życia w zasadzie miałem wytykane to, że jestem chudy, nie? Tak jakby to kurwa kogoś obchodziło. Jakby to dla kogoś był problem. Wyzwanie od suchoklatesów. Oczywiście od tych tłustoklatesów albo koksoklatesów, że kurwa zawsze coś nie tak, a ja się z nimi pierdolić nie będę, z nimi na randki nie będę chodził, to chuj im to od tego jak ja wyglądam, nie? Wydaje się to dosyć logiczne i oczywiste, ale chyba nie dla każdego. Czyli faceci są wyzywani, gnojeni za swój wygląd, ale kobiety muszą być kochane za swój wygląd bez względu na to jak wyglądają. No niestety, ale w tę stronę facetów to nie działa. Bo faceci jeszcze wzajemnie się gnoją, co jest dla mnie po prostu niepojęte. I to jest kretynizm, z którego należy się wyleczyć raz na zawsze. Peace. Yo.